Okropne słowo, wojna. We wrześniu 1939 roku na Polskę napadły dwa państwa totalitarne. Nazistowskie Niemcy i komunistyczny Związek Sowiecki. Polski naród, w tym jego elity, miał zostać eksterminowany, a Polska wymazana z mapy Europy. Na zawsze. W Köln na dworcu ustawili wszystkich na peronach i tam się odbył handel robotnikami. Przedstawiciele różnych przedsiębiorstw w zęby zaglądali, czy nadaje jeszcze do roboty ten Polak, czy nie. Jak ja wyszedłem z obozu, to ważyłem 39 kg. Mózg pierwszy umiera z głodu. Kazachstan to jest głód, to jest chłód, to jest walka o przetrwanie, walka o to, żeby to dziecko nie utraciło swojej wiary, swego nazwiska i pamięć zachowała o swojej ojczyźnie. Dzięki matkom żeśmy tam przetrwali i dzisiaj im składam hołd i podziękowanie, tym polskim kobietom. My wszyscy jako naród stanowimy sztafetę pokoleń. To, że jesteśmy tutaj, że żyjemy we wspaniałym, bezpiecznym kraju, zawdzięczamy naszym rodzicom i dziadkom. To jest zobowiązanie i wyzwanie. Myślę o tym, pracując na rzecz lokalnej społeczności i myślę o tym, wychowując nasze dzieci, córkę i synów. Braterstwo broni to jest przyjaźń, wspieranie się wzajemne, wierzenie sobie, bez reszty. Do ostatka. Rozpierała mnie duma. My, którzy przeszliśmy 12 tysięcy kilometrów zesłania, udowodniliśmy całemu światu, że rzeczy niemożliwe są do wykonania, że trzeba wierzyć, my wierzyliśmy, w Polskę. Spotkania z weteranami uświadomiły mi, że oni przecież też się zakochiwali. Mieli swoje nadzieje, plany, marzenia. W sumie byli tacy sami jak my. Potem przyszła wojna i ich świat runął. Czasem zastanawiam się, jak my byśmy się zachowali wobec takiego zagrożenia. Jak ja bym się zachowała. Po wybuchu powstania ogarnęła nas radość, euforia. Myśmy czuli się wolni. Pierwszego dnia zginął mój chłopak Maciej Badowski. Na moich oczach umierało moje miasto, ale wiedziałam, że jest to okrutna cena, którą musimy zapłacić za wolność. I zrobiłabym to jeszcze raz. Spotkania z osobami, które doświadczyły dramatu wojny, emocje gości naszego muzeum, zarówno dorosłych, jak i dzieci, uświadamiają mi, jak ważna jest nasza praca. Przecież niemal każda polska rodzina straciła w tej wojnie kogoś bliskiego. Tym samym każdy z nas znajdzie w tej opowieści cząstkę własnego losu. Również ja. Święte wezwanie, Bóg, honor i ojczyzna było synonimem najwyższych wartości dla każdego z nas żołnierza Armii Krajowej. W tych słowach zawarte było wszystko. Moje życie, moja służba dla ojczyzny. Weterani II wojny światowej pokazali nam, ile warta jest wolność. Co warto poświęcić, żeby żyć w wolnym kraju. Czym jest honor, czym jest służba dla dobra wspólnego. Nauczyli nas, czym jest miłość do ojczyzny i czym jest patriotyzm. Pamięć o nich kształtuje nas, bo zawdzięczamy im wolną Polskę. Pamiętajmy, mamy obowiązek pamiętać.